Cześć, witajcie w naszym następnym filmie na kanale W drodze do ogrodu. I słuchajcie, dzisiaj postanowiliśmy, że podzielimy się z Wami naszym doświadczeniem, obserwacją z posiadania aerobota. Aerobota odkurzacza sprzątającego, jest to typowy robot sprzątający, tylko jest to odkurzacz. Aerobot i3. Naszego aerobota mamy od około 3 lat, więc myślę, że już jakieś tam doświadczenie z nim jest. I dlatego postanowiliśmy, że podzielimy się z Wami, dlatego że sami jak kupowaliśmy odkurzacz automatyczny, to no, też szukaliśmy jakichś informacji, takich bardziej szczegółowych, nie takich, wiecie, reklamowych informacji, tylko właśnie takich, na przykład jak on się sprawuje, jak to działa, i no, nie było z tym za lekko, więc teraz tutaj mamy podpowiedź od żony, żeby nagrać o tym film. Słuchajcie, no więc postanowiłem nagrać Wam film o aerobocie. Aerobot i3 odkurzacz sprzątający. Słuchajcie, może tak na początek. Przychodzi on w takim pudełku. O, w takim pudełku potrzebujemy aerobota, także spokojnie można go też kupić wysyłkowo, nie ma z tym żadnego problemu. My akurat kupowaliśmy tutaj, zamawialiśmy przez ten, ale odbieraliśmy w sklepie stacjonarnym. W środku właściwie nic nie ma, jest tylko aerobot, jest ta baza do ładowania jego. Otrzymujecie też jeden filtr jakby zamienny gratis, ale o filtrach, o materiałach eksploatacyjnych będzie później. Nawet jakby w sumie nawet... Bardzo boga jest do tego instrukcja. Generalnie wszystko jest, wiecie, do ściągnięcia, do zobaczenia albo w aplikacji i tak dalej. Także tak wygląda pudełko, ale to my się nie będziemy się tym zajmować, bardziej z ciekawości. Nasz i3 jest robotem dosyć niewielkim, nie jest to duże urządzenie. Jego najważniejszym z takich jego danych technicznych to jest jego wysokość. Słuchajcie, jego wysokość to jest około 9,5 cm. I tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta wieżyczka, jego nazwijmy to obserwacyjna, to on w tym miejscu jest najwyższy. I właśnie to się liczy, ta wysokość jego całkowita, bowiem tutaj w tym miejscu on jest znacząco niższy. Robot ma na sobie trzy przyciski. Przycisk główny, clean, oznaczony takim przyciskiem jak tutaj, no taki ikonka jak zawsze do włączenia, włączania. To jest jednocześnie jego przycisk właśnie do startowania, włączania go, wywoływania i tak dalej. Jest przycisk taki malutki, któremu wydajemy mu polecenie sprzątania w jakimś jednym miejscu. I powiem Wam, że tego za bardzo my nie używamy. Jest przycisk odwołania go do domu. Ten przycisk jest dosyć przydatny w dwóch przypadkach. Szczególnie w przypadku, kiedy na przykład robot zaczyna nam jeździć, a my chcemy, żeby przestał. Zatrzymujemy go tym przyciskiem, a w tym przycisk naciskamy, żeby wrócił właśnie do bazy i powinien się wtedy, przynajmniej teoretycznie, powinien się prawidłowo ustawić tutaj do ładowania. Jak sprawuje nam się ten robocik? Słuchajcie, generalnie to jest tak, że jesteśmy z niego zadowoleni. Natomiast nie jest to urządzenie pozbawione absolutnie wad albo pozbawione rzeczy, które potrafią zdziwić lub czasami wkurzyć. To właśnie jest to automat, jest to robot. Więc ma swoje widzimisię, wbrew pozorom, i to czasem bardzo denerwujące. Z naszej strony pretekstem do jego kupienia, motywacją, było między innymi to, że prawda, no, w domu mu trzeba bardzo regularnie, często sprzątać, odkurzać, żeby nie zbierał się kurz. Natomiast tutaj z jednej z tych rzeczy było to, że nasze dziecko ma alergię na kurz, w związku z tym postanowiliśmy, że to będzie było właśnie jeden z takich czynników motywujących, dlatego że założyliśmy, że owszem, on nie zrobi za nas 100% roboty w sprzątaniu i on tej roboty rzeczywiście nie robi. To nie jest tak, że mając aerobota będziecie musieli zapomnieć absolutnie o odkurzaniu i posiadaniu zwykłego odkurzacza. Natomiast jeżdżąc regularnie, codziennie, on u nas jeździ codziennie, codziennie wykonuje takie sprzątanie generalnie na dole, wtedy on po prostu zbiera ten kurz, który się normalnie zbiera, który byście nawet normalnie nie widzieli. Jest to wręcz niesamowite, bowiem codziennie jeździ. Do tego my jeszcze dodatkowo się czasem sprząta tradycyjnym odkurzaczem i on dalej codziennie zbiera kurz, codziennie jego zbiorniczek się napełnia. Może nie, że codziennie jest pełny, natomiast codziennie coś odwychwytuje. Także mówię, to jest naprawdę niesamowite, ile kurzu potrafi być w domu, się zbierać. Czasem nawet po prostu byśmy nie zwracali uwagi. Ewidentnie widzimy, że mniej w domu jest kurzu. Widzimy też, że na przykład mniej kurzą się sprzęty, kurzą się meble, kiedy on chodzi, bo on to po prostu zbiera. Normalnie chodząc, wszystko jakby idąc, zamiatamy za sobą, odmiatamy na boki. Na przykład wlatuje to nam pod meble, pod inne miejsca, przy listwy progowe czy przy ścianach się to wszystko zbiera. Natomiast właśnie on to wyłapuje. Przez to w domu jest mniej kurzu i jest też mniej sprzątania. Aerobot natomiast nie zrobi za nas wszystkiego. I na przykład
jest urządzeniem, jak widzicie, okrągłym i on ma taką szczotkę z boku, za chwilę to będę Wam wszystko pokażę, natomiast jeżeli dojeżdżę na przykład do jakichś zakamarków, narożników, no to absolutnie on tego do końca nie wyczyści. To nie jest tak, że on to wyjedzie do końca. Są miejsca, które pomija, są miejsca, które czasem nie dojedzie. Wiadomo, że jeżdżąc codziennie pewnie czasem pokryje sobie każdy obszar, natomiast rzeczywiście są miejsca, które trzeba potem po nim poprawić. Trzeba wyciągnąć ten odkurzacz normalny, tradycyjny i od czasu do czasu właśnie jakieś narożniki, zakamarki, w które on nie wjechał, miejsca, w które na przykład stoją krzesła i tych krzeseł żeśmy nie podnieśli, wokół nóg stołu na przykład, to trzeba doczyścić. On teoretycznie wjedzie nam wokół, on tak ładnie jeździ wokół nogi stołu, wokół na przykład krzesełek, ale nie podkaże krzesełko wjeździe, bo po prostu się na przykład nie zmieści pod niektóre. Albo są miejsca na przykład, gdzie nie chcemy, żeby on wjechał, albo i tym potem, że albo na przykład coś nam stoi, jakieś meble, jakieś doniczki i tak dalej, no tam on już nam nie wjedzie. Więc to nie jest tak, że on nam wszystko zrobi. Natomiast jeżdżąc po tym całym obszarze domu, on rzeczywiście sporo zbierze tego kurzu i ten kurz nie będzie nam się roznosił po całej reszcie domu, nie będzie nam się roznosił w powietrzu, będzie go mniej, nie będzie, zwłaszcza teraz w okresie grzewczym, kiedy mamy w domu kaloryfery, kaloryfery podnoszą nam ten kurz do góry, to jest go wszystko po prostu mniej i naprawdę to czuć. Teraz może jeszcze taka uwaga, ile zajmuje mu czasu sprzątanie. Słuchajcie, w naszym przypadku dół domu, liczący około 70 metrów kwadratowych, zajmuje mu mniej więcej godzinę. Różnie to jest, bo czasem na przykład nie wpuszczamy go do wszystkich pomieszczeń, czasami na przykład nie wpuszczamy go do łazienki, zależy gdzie jeździ, oczywiście nie wpuszczamy go do kotłowni, bo tam jest dużo rzeczy, natomiast można przyjąć, że około 70 metrów kwadratowych, czasem zajmuje mu godzinę, czasem kończy szybciej, czasem kończy dłużej, nie wiem do końca od czego to zależy. Jest on urządzeniem, które sam sobie opracowuje, my tutaj nic nie ingerujemy w jego proces sprzątania, my go tak naprawdę tylko włączamy, wyłączamy, on sam sobie jeździ, skanuje sobie tutaj teren, można powiedzieć, i po swojemu go odkurza. Generalnie do współpracy z iRobotem otrzymujemy aplikację do ściągnięcia, którą sobie instalujemy po prostu na telefon i tam mamy różne funkcje, które nam pozwalają na kontakt z nim i na przykład tam zgłasza swoje problemy, awarie i tym podobne rzeczy serwisowe. Możemy go też włączać, wyłączać i oczywiście programować. O, możemy go w najprostszy sposób zaprogramować, czyli kiedy jeździ, w jakich godzinach jeździ, i na przykład i też ma tam różne tryby sprzątania, takie wiecie, codzienny tryb, bardziej dokładny i tym podobne rzeczy. Natomiast może on pracować kompletnie bez aplikacji. Jeżeli nie chcecie mieć aplikacji, też nie ma jakby problemu. No tyle, że wtedy nie będziemy mieli go zaprogramowanego. Wtedy po prostu zwyczajnie tym przyciskiem tutaj go włączamy. O, kiedy raz się naciśnie, ono się nam zapala. On, jeżeli jest na biało, on zgłasza nam swoją aktywność, że jest ok. Naciskając drugi raz, o, wystarczy. I to jest właśnie jedna z rzeczy, na którą trzeba uważać. Zwróćcie, co on zrobił. Kręci się. To są jego typowe właśnie takie zachowania, na które wam zaraz chciałem zwrócić uwagę. Dlaczego to wynika? Z czego to wynika? To nie dzieje się codziennie, ale jeżeli na przykład tego swojego iRobota, o, on teraz sobie zeskanował, teraz sobie pojedzie, jak on na razie spauzuje. Słuchajcie, to jest jedna z rzeczy, która wynika z tego, że ja go na przykład teraz przeniosłem z jednego miejsca do drugiego. Po prostu wziąłem go z dołu domu i zaniosłem go na górę. I czasami tak jest, że właśnie ma coś takiego, że potrafi zrobić. Nie można go zostawić, można powiedzieć, bez opieki, gdyż w ten sposób on potrafi nam dokładnie wystartować. Generalnie nie dzieje się z tym nic strasznego, bo w sumie przesunie tylko tą sobie stację i potem on do niej zasadniczo wraca, ale między innymi tak się zachowuje. Dlatego też jedną z opcji, jeżeli go przenosimy na przykład w inne miejsce, jest to, że lepiej, i on jest naładowany, jest go sobie postawić, go postawić oddzielnie, go i postawić oddzielnie stację. Na przykład tylko sobie, o, teraz on, ale to jest nieważne. Stawiamy sobie robota, stawiamy sobie stację w nowym pomieszczeniu, albo na przykład gdy zanosimy go sobie na piętro, i wtedy właśnie przycisk z domkiem, on wtedy się świeci na niebiesko, to oznacza, że szuka domu. Skanuje sobie, gdzie jest stacja. I sam wtedy bierze na stację do ładowania. To jest taka pewniejsza metoda, że wiemy, że wtedy on stoi tak, jak powinien stać. Z takich jeszcze uwag. Słuchajcie,
Czy iRobot się nam na przykład zepsuł przez 3 lata? Mamy go 3 lata. Nie, nie zepsuł się. Nie mieliśmy z nim żadnych problemów, żadnych awarii. Myślę, że to jest ważna rzecz przy obecnych sprzętach, które są wyjątkowo awaryjne czasami. To rzeczywiście jest to iRobot. Nie, prawda, no jest to jakaś firma, która to jakby można powiedzieć stworzyła właściwie tą koncepcję tych sprzętów i rzeczywiście się nic im nie stało, cały czas działa. Natomiast z jego działaniem bywa różnie i tutaj jest taka właśnie uwaga. Czasami potrafi się pogubić, czasami potrafi mieć dziwne zachowania. Można się czasami zdziwić i to czasami są takie zachowania, że on na przykład gdzieś wjechał i utknął. Okej, no to okej, no wiadomo, coś zostawiliśmy, albo gdzieś było za nisko, gdzieś się mógł zaplątać w kable, na przykład gdyśmy go wpuścili nie tam, gdzie nie trzeba. To są wtedy już nasze błędy. Natomiast czasami on potrafi, po prostu na przykład wracamy do domu i widzimy, że na przykład stoi. Stoi i koniec. I właśnie nie wiadomo, co się stało. Jakby go on, potem go zanosimy na tą stację, bo na przykład się on się na przykład rozładował. Zanosimy go na tą stację i jest jakby wszystko potem okej. Okay. Takie ma właśnie zachowania. Z kolejnych takich dziwnych zachowań, może nie tyle dziwnych, natomiast z problemów, jest czasem problem z ładowaniem. Natomiast czasem on wynika z tego, że on albo sam sobie krótko wiedzie, źle wiedzie. Czasami to jest nasza wina, bo my go na przykład krzywo postawimy, tak jak wam się, i wtedy on na przykład się nie ładuje. Natomiast czasem on potrafi sam źle wjechać. Czasami można się zdziwić, że na przykład gdy on potrafi wtedy zjechać sam ze stacji i znowu sobie próbować wjechać, kiedy jest doładowany. A czasem za Chiny nie chce po prostu ruszyć. Wtedy się on nam nie naładuje i wtedy, kiedy go tutaj naciśniemy ten przycisk, jest ten przycisk nam się świeci na czerwono i wtedy po prostu on jest nienaładowany i nie może nam się zdziwić, o co chodzi. Tak się to czasami dzieje w jego przypadku. Jakby nie wiem, czy to jest jakiś poziom jego awarii. Mam wrażenie, że przez pierwszy rok to się nie działo, zaczęło to się działać później. Takie różne właśnie dziwne jego zachowania. I powiem wam, że w ogóle ja czasami go podejrzewam, że on normalnie ma prawdziwe oczy i patrzy na nas, bo on potrafi być taki upierdliwy. Jak jeździ, to zawsze jedzie tam, gdzie ty jesteś. I właśnie tak się zastanawiam, czy on naprawdę nas nie podgląda. Z takich jeszcze uwag, właśnie to, o czym wspomniałem, to jego wysokość tutaj. On generalnie jest tak zaprojektowany, żeby wjechać pod meble, ale te meble na nóżkach muszą mieć przynajmniej 10-centymetrową swobodę, żeby on nam ładnie pojechał na przykład i odkurzył pod łóżkiem. My go między innymi do tego używamy, właśnie dlatego czasem go przenoszę i wtedy jest ok. On swoją robotę zrobi świetnie, natomiast jeżeli macie meble za niskie, jeżeli macie meble nie mają tych 10-centymetrowej jakby przestrzeni, no to wtedy jest, prawda, problem. Jest to rzecz też na przykład tutaj taka porada, myślę, dla tych, którzy akurat się budują, akurat się urządzają. Słuchajcie, jeżeli rozważacie takiego posiadanie takiego robota, to starajcie się kupić takie meble, które będą miały właśnie te nóżki przynajmniej 10-centymetrowe, żeby on mógł tutaj wjechać. Tutaj właśnie jak na przykład ta szafka. Tutaj nie ma problemu. Pod tą szafką on nam wjedzie, mamy pod łóżko wszędzie. Natomiast mamy na przykład takie mebelki, które są takie, wiecie, pomiędzy. Na dole na przykład mamy taki narożnik i on na przykład pod jego część wjeżdża, a pod jego część nie wjeżdża. No to jest właśnie taka właśnie uwaga, a jest to bardzo jego przydatna funkcja, to, że on właśnie zrobi za nas tą robotę, gdyż często kurz, który chodząc po domu, zmiatamy na bok, wlatuje nam właśnie pod meble, pod właśnie takie miejsca i on wtedy tam go zbiera, co powoduje, że w domu mamy mniej właśnie zanieczyszczeń. Teraz jeszcze wam powiem a propos samego iRobota. Choć jeżeli chcecie obejrzeć film z jego czyszczenia, wymiany filtrów, szczotek i tak dalej, jak go czyszczę, jak go serwisuję, to zapraszam na nasz kanał. Tam zaraz będzie też film o jego czyszczeniu. Natomiast my dzisiaj krótko o jego użytkowaniu. Słuchajcie, iRobot jest absolutnie autonomicznym urządzeniem. On sam wszystko robi, nie musicie go nigdzie naprowadzać. Nie musicie go programować. Jedyne, co możecie zaprogramować, to czas, w którym będzie pracował i warto sobie tutaj zaplanować taki czas, kiedy nie ma was w domu. Dlatego, że on jest po prostu bardzo głośny. Słuchajcie, naprawdę, powiem szczerze, my byliśmy zaskoczeni, ale naprawdę jest głośny i potrafi zagłuszyć wszystko łącznie z telewizorem. Jeżeli sobie myślicie, że go sobie włączycie, a w tym czasie sobie coś obejrzycie na przykład, no to absolutnie nie. On jest po prostu bardzo irytujący. Dodatkowo jeżdżąc po domu jednak przeszkadza, bo to wiecie, chodzicie, musicie uważać, żeby się od niego nie potknąć, on zawsze jedzie tam, gdzie wy stoicie i tak to mniej więcej wygląda.
Także najlepiej sobie go, absolutnie też nie można go zaplanować na przykład sprzątaniem u nas, bo po prostu byście nie mogli spać. Najlepiej zaplanować wtedy, kiedy nie ma was w domu, kiedy jesteście w pracy, kiedy gdzieś wyjeżdżacie, wtedy on swoją robotę zrobi. Natomiast kiedy go włączamy, słuchajcie, jak sobie wszystko przygotować, na przykład tak, krzesło na stół kładziemy, zamykamy wszystkie pomieszczenia, których nie chcemy, żeby wjechał. Jeżeli są gdzieś jakieś kable luzem, też chowiemy, lub od, żeby po prostu nie wjechał, dlatego że on na przykład, jeżeli wiecie, jakieś kable, sznurki czy coś takiego, po prostu sobie to wciągnie i zaplącze. Zwróćcie uwagę, czy na przykład gdzieś nie leżą jakieś chusteczki, kartki papieru większe i tak dalej, dlatego że również na przykład taką chusteczkę potrafi on wciągnąć. O, jeszcze wam pokażę. Potrafi wciągnąć taką chusteczkę tutaj w swoje te rolki i ich się zablokować. Także to też jest taka uwaga. No, nie ze wszystkim sobie poradzi. Radzi sobie z małymi programami, radzi sobie z dywanami, wjeżdża na dywany, przejedzie wam przez mały próg, jakby to wszystko zrobił. On ma czujniki, że na przykład nie spadnie wam ze schodów, rzeczywiście potwierdzam. U nas jeździł u góry, nigdy nie zdarzyło się, żeby mieliśmy jakiś problem, że on na przykład chciał nam spaść ze schodów. Natomiast wjeżdża tam czasami, gdzie nie powinien i potrafi się na przykład zaklinować. I to już nam się zdarzało, to o czym wspominałem. Na przykład może myśleć, że mu się uda wjechać pod jakiś, my mamy taki jeden na przykład kaloryfer, który jest troszkę za nisko, obniżone są jego rurki i zdarzało nam się, że on jakby jeżdżąc uparcie co parę dni wjeżdżał pod ten kaloryfer i się tam klinował, w końcu musiałem mu po prostu zagrazić tam drogę dojścia, dlatego że tam po prostu regularnie nam się klinował, po prostu myślę, że tam jedzie. Jak widzicie, są właśnie takie miejsca, po których on jeździł i to wszystko, ta obudowa jest taka, no, taka jaka jest. Okej, słuchajcie, przeprowadzimy sobie taki eksperyment. To jest pomysł mojej żony. Rozsypaliśmy w narożniku kuchni kawę. Także zobaczymy, jak on sobie poradził. Tutaj mam, prawda, listwę, narożnik i tak dalej. Jak uprzątnie ten teren. Kawa jest ciemna, więc myślę, że będzie w miarę widać miejsca, w które on tutaj jakby sprząta. Teoretycznie powiem tak, że kiedy go przyniosę na swoje miejsce i nacisnę ten przycisk z kółeczkiem, to powinien on tutaj nam jakby to posprzątać. No zobaczymy, jak to będzie. Ładę go. Pół minuty zajęło mu według niego oczywiście posprzątanie tego rejonu. No dobra, chodźmy na inspekcję. Postawiłem go w miejscu, gdzie była rozsypana kawa. No i tutaj dwie uwagi. Przy samych listwach bardzo ładnie według mnie posprzątał. Dlatego, że jego szczotka wchodzi w także w tą krawędź między płytkami a listwą. Tutaj natomiast zostało trochę kawy. No myślę, że to widać, tak widać. I to jest generalnie kawa, czy w innym przypadku był jakiś kurz, brud, czy coś takiego. Które on sam sobie tą szczotką, co się kręci, jakby po prostu rozpylił. Oczywiście, gdyby to robił nie z tej funkcji czyszczenia miejsca, tylko po prostu w ramach codziennej pracy, to wszystko by to posprzątał. Więc można powiedzieć, że sobie z takim czyszczeniem radzi świetnie, także z czyszczeniem przy listach. Natomiast to jest to, co wam wspominałem, słuchajcie, jeżeli chodzi o narożniki. Spójrzcie, kawa została w samym narożniku, on po prostu nie sięgnie tam. W ten sposób został taki łuk, i on tego wam nie posprząta, nie ma opcji. Tu musimy już wziąć po prostu sobie inny odkurzacz i sobie ręcznie takie elementy naszego domu posprzątać. I to jest też to, co mówiłem, czyli on to wam nie posprząta, czyli co jakiś czas i tak musicie wziąć inny, normalny odkurzacz i po prostu przelecieć te wszystkie narożniki. Tak wygląda nasze życie z iRobotem Roomba i3. Mam nadzieję, że ten film wielu osobom, które zastanawiają się nad zakupem robota odkurzającego, wykrystalizował pewne
wątpliwości, jakby zasady jego działania, jak on się spisuje, jak należy z nim postępować. Polecam też film, na którym pokazuję, jak wyczyścić i wymienić jego elementy. I co, dziękuję Wam za oglądanie, zasubskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzach, co chcielibyście wiedzieć, co chcielibyście oglądać. Jeżeli macie jakieś pytania a propos robota, śmiało zadawajcie, postaram się Wam odpowiedzieć. Na razie, cześć!